Studiadrom z Wałbrzycha, ugrupowanie reprezentacji Polski. Ja tutaj podniosę na chwileczkę, bo tak fajnie to wygląda. O, koledzy nas obserwują za nami, a tutaj słuchają. I słuchają i uśmiechają się, więc mamy pewną widownię. Jesteśmy w Wałbrzychu na zgrupowaniu tuż przed konferencją reprezentacji Polski na wózkach, a obok mnie Kamil Łączyński. Kamil Łączyński w koszulce reprezentacji Polski. Anwil Włocławek przez ostatnie 4 sezony. Tak, miałem z Tobą przygotowaną rozmowę po sezonie, ale się nam nie udało spotkać, więc troszeczkę jeszcze nawiążemy do tego, co było w zeszłym sezonie i porozmawiamy o przyszłości, ale pytanie od tego Anwilu zaczniemy w ogóle, jeżeli można. 4 lata we Włocławku, 2 tytuły mistrzowskie, MVP. Jakie to ma dla Ciebie znaczenie? Jaki to jest kawałek Twojego życia? Ogromny. Ogólny. Ogromny. I to jest w ogóle... No... Spełnienie marzeń, tak? No, jako zawodnik rozpoczynający karierę już jako 17-latek, kiedy startowałem w Polonii, to Anwil to była marka. Tam zawsze grali najwięksi. Ta hala mistrzów, do której się przyjeżdżało, to zawsze było wow, ale ci kibice są fajni. Ja, chłopak, który lubił chodzić na mecze Legii Piłkarskiej, żyjący i krzyczący na meczu, to zawsze mi się podobało, że właśnie tacy sami kibice są we Włocławku i aż ciarki człowiek miał na skórze, kiedy tam występował. Więc kariera tak się potoczyła, że ja do tego Anwilu trafiłem i potrafiliśmy zdobyć 2 tytuły historyczne dla miasta. Dla mnie ogromne wyróżnienie było to zdobycie statuetki MVP w finale. Oczywiście wiem, jakie wtedy zadania i jaką pozycję miałem w zespole i zdaję sobie z tego sprawę, że mogłem w większym stopniu i wymiarze się wykazać i myślę, że spełniłem swoje oczekiwania tych, którzy na mnie postawili. No tak na dobrą sprawę, obrona tytułu, zawsze ktoś mówił, że trudniej się broni niż zdobywa. Trudniej się broniło? Musisz mówić głośniej, Kamil, bo potem nas nie będzie słychać, a tu jeszcze brzęczę ci. Przepraszam, ja to wyłączę. Wybrzęcz to. Nie, no niech sobie jeden, bo my tutaj, słuchajcie, kalendarz jest tak napięty na kadrze, że nawet Kamil jako kibic koszykówki nie ma czasu. Nie, wyłączę, nie będziemy tego oglądać. Nie będziemy oglądać? Nie. Kamil tu jednym okiem chciał spoglądać na mecz juniorów U18, ja też bym spojrzał, no ale dobra. Na razie obowiązki wobec YouTube'a. Wobec Adroma, tak jest. Nie, prawda jest taka, że według mnie dużo trudniej się broni, bo oczy już wszystkich są na Ciebie skierowane. W zeszłym roku jednak, w pierwszym sezonie mistrzowskim, to jednak Stelmet był na ustach wszystkich i że to oni muszą, skład mieli naprawdę gwiazdorski i my byliśmy tym underdogiem pomimo pierwszej pozycji po sezonie zasadniczym. A w drugim sezonie no to my byliśmy już mistrzem, my broniliśmy tytuł, my graliśmy w Lidze Mistrzów. I według mnie zdecydowanie trudniej jest stanąć w wysokości zadania i ponownie wszystkich tych ludzi, co tam się do Ciebie próbują dostać, kopać i odpychać. Ale słuchaj, był taki moment w tym sezonie poprzednim. Dzień dobry. My tutaj nagrywamy, proszę Pani. Wszystko dobrze? Dobrze. Możemy? Dobra. Był taki moment w zeszłym sezonie, że wszyscy Was właściwie skreślili, że Wy już byliście tym mistrzem byłym, że już to się zakończyło, że 4. miejsce, ledwie z tą stałą sobie dacie radę. Potem Was Arka rozwali, a właściwie tak. Toruń jest mocniejszy w finale. Tych momentów, kiedy byliście z tyłu, było sporo, więc czy ta presja rzeczywiście była odczuwalna? Wyście zdobywali tę górę znowu chyba od początku, takie miałem wrażenie w tym playoffie, a nie skopywaliście tych, co próbowali ją zdobyć. To znaczy tak, no od początku sezonu problemy z kontuzjami. Nie wiem, czy w tym sezonie zagraliśmy chociaż jeden mecz w pełnym składzie. Albo w zdrowym składzie, bo jak byli wszyscy, to kuleli. To zawsze ktoś tam miał problem. Ale to jest nieodłączny element sportu, że trzeba się zmagać ze słabościami, tymi fizycznymi, ale są też inne. No, ale nie rozwijajmy tego wątku, tak czy inaczej. Tak, no nie byliśmy faworytem ze względu na to, że zdarzały nam się potknięcia, których się nie spodziewaliśmy ani my, ale już na pewno kibice i dziennikarze, fachowcy. Dlatego no, może i nie byliśmy faworytem wśród opinii publicznej, wśród ludzi, którzy się wokół koszykówki kręcą w Polsce. Natomiast na pewno my czuliśmy, że pomimo
Brakło atutu, już mówię w półfinale i finale, brakło atutu sali, własnego boiska i tak jesteśmy w stanie ograć. Jednak to ogranie w BCL, parę spotkań na obcym podwórku, no, robi swoje. Nawet jak było 3-2 dla Torunia, jechaliście na szósty mecz do Wrocławka, no to wracaliście do Wrocławka, a potem trzeba było zagrać siódmy, to ciągle ta pewność, że to wszystko da się zrobić, była spora. Tam się wtedy dużo działo, już dawno to było, to już prawie nie pamiętamy tego, ale dużo się działo taktycznie też wokół tych meczów, prawda? Tak, tak. No, mieliśmy swoje założenia. Cały czas Igor Milicic powtarzał nam, że czy to był pierwszy mecz, pierwsza faza, druga czy trzecia, że my mamy do wygrania kolejno 3, 3 i 4 mecze. Jeżeli po drodze nam się przytrafi coś no, niedobrego, w sensie, że przegramy, to nadal my mamy te mecze 3 do wygrania. I to, co mówię na temat tego wygrania na wyjazdach, że przez to, że graliśmy z dużo silniejszymi, wydaje mi się, dużo silniejszymi ekipami w Champions League, to mieliśmy taką pewność w swoim graniu, w tym zrozumieniu, co mamy zrobić i pewność w tym, że nawet wyjazdowy mecz to nie jest nasza słabość, a wręcz przeciwnie, dużo się w szatni mówiło o tym, że na wyjazdach jednak wolimy grać, ze względu na to, że... A to ciekawe, a dlaczego? No właśnie, to jest dobre pytanie, ale myślę, że zależałoby je zadać do chłopaków, którzy się na ten temat wypowiadali. Wydaje mi się, że jednak te wsparcie ze strony kibiców było odczuwalne we Wrocławku, natomiast też ta presja przekładała się na to, że mogły się gdzieś tam nogi wiązać albo ręka trząść, także... Ale to by się wiązało i trzęsło? No ja już jestem do tego przyzwyczajony. Ja mówię, ja lubię tą atmosferę. Oczywiście nikt nie lubi, jak ktoś z kibiców drużyny, której ty grasz, rzuca w twoją stronę jakieś wulgaryzmy i wyzwiska. Co się zdarza we Wrocławku, no ale... No, ale to trudno, z pasji. Trudno mówić. To z pasji. Znaczy ja nie chcę nikogo usprawiedliwiać, bo dla mnie to jest nie w porządku. Natomiast nie można mówić, że robią tak kibice Wrocławka, tylko pojedyncze osoby, bo nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Jeżeli miałbym już mówić o kibicach Wrocławka, myślę, że też przyjdzie, może znajdziemy czas, żeby o nich powiedzieć. To... No to mów teraz. No, mogę powiedzieć w samych superlatywach. Jestem im mega wdzięczny, bo te pojedyncze sygnały, takie gdzieś, gdzie moja forma nie była najlepsza i ludzie, czy to na Twitterze, którego czytam i śledzę, jestem w miarę aktywny, czy na Facebooku, no to starali się wypowiadać w nie najlepszy sposób na mój temat. Natomiast w większości przypadków i sytuacji czułem wsparcie i za to jestem mega wdzięczny, czy to było tak zwani ultrasi, czy z H1 naszego, jeszcze naszego powiedziałem. Dobrze. Z H1 Włocławskiego. Nie dziwi mnie to. Z H1 Włocławskiego, czy to była tak zwana grupa wyjazdowa, która podążała po całej Europie za nami i zawsze siadają w tego swojego busika i czy to Krosno, czy Toruń, to i tak oni są. Zawsze czułem wsparcie i to jest niewiarygodna sprawa, jak zawsze będę wspominał ten mecz ze Stemetem numer 5. Jak już dochodziliśmy... W pierwszym mistrzowskim sezonie. Tak, jak ich dochodziliśmy i w tym piątym meczu już w pewnym momencie chyba Iwan rzucił i było tylko, mieliśmy stratę jednego punktu. A to po prostu było tak głośno i czuło się taką adrenalinę i takie podniecenie. Wibracje. Po prostu, że aż ciarki miałem i ja nie słyszałem. Stałem koło Igora przy ławce, Igor mi mówił, co następnym zagrać, a ja do niego mówię, no mniej więcej odległość była podobna jak między nami. Ja mówię, nie słyszę cię, nic. Także tak jak mówisz o pojedynczych osobach, to jest ta zbiorowość. To jest ta zbiorowość. Teraz to jest ta zbiorowość i ja mogę powiedzieć, że też mnie spotkało głównie teraz po tym odejściu, rozstaniu się z Anvilem, no powiedzmy na 10 przypadków to 9 było takich, że ludzie rzeczywiście mówili, że szkoda i że żałują i życzyli mi wszystkiego dobrego na nowej, że tak powiem, drodze życia. I tak zapamiętam tą stronę kibicowską. Nigdy w życiu nie powiem nic złego na kibica Anvilu, kibica z Wrocławka, ze względu na to, że ja też jestem taki, jeżeli chodzi o
emocjonowanie się meczami drużyny, której ja kibicuję, czyli piłkarskiej Legii. I czasami mi się ciśnie na coś na usta, jak chłopakom nie wychodzi, ale no, wiem, że im może się to zdarzyć. Czyli rozumiesz, bo jesteś jednym z nich. Tak, jest to, dlatego ja siedząc na trybunie nigdy bym, nie wiem, ex-legioniście Michałowi Kucharczykowi nie powiedział, ale tam coś zepsułeś, dośrodkowanie, ale może gdzieś bym sobie tak pomyślał. Natomiast okay. Ludzie we Włocławku są tacy, którzy no nie potrafią trzymać języka za zębami i to już jest nie w porządku. I tak jak obcokrajowiec tego nie zrozumie, tak już Polak nie ma z tym problemu. Okej, okay, rozumiem. Ale wiesz co, tak się skradamy powoli do tematu rozstania, który jest z Anwilem Włocławek, który jest dość dla mnie interesujący, ciekawy. Ale zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś, 9 na 10 pozytywów. Bo ja wrażenie, patrząc na to z odległości, z Twittera, z Facebooka, z reakcji także na brzytwie. Całe szczęście, że nie czytam, jestem z siebie tak dumny. Tak, że powstrzymujesz się. A ja czytam, bo warto czytać wszystko, co... Ja w ogóle czytam wszystko, wiesz? Także trzeba czytać, tylko trzeba umieć filtrować. To jest najtrudniejsze. Wewnątrz organizmu. Natomiast no ja tam mam wrażenie, że wszyscy są może nieszczęśliwi, ale większość z takich głosów dziękujemy za to, co zrobiłeś, życzymy ci mojej drogi, będzie teraz nam lepiej bez ciebie. Okej, okay. Każdy ma prawo głosu. No. Żyjemy w demokratycznym państwie, niech się wypowiadają jak chcą. Ja myślę, że nie chcę mówić, że ja dałem im mistrzostwa, bo to byłoby nie w porządku, ale byłem częścią, a myślę, że jedną z głównych postaci, która przeszła do historii tego klubu, którym oni się... któremu oni dopingują, tak? Więc na pewno, tak jak wspominasz, no mówią dziękuję, czyli na początku zaczynają, może tak w ten sposób, od pozytywów, czyli w jaki sposób są mi wdzięczni, ale no nie oszukujmy się, cały czas było gdzieś tam wokół klubu była opinia, że Anwil potrzebuje więcej fizyczności, gościa na jedynce, który będzie zdobywał punkty, a nie takie było założenie Igora. Teraz się to trochę zmieniło, dlatego się rozstaliśmy, ale no okej, okay, no jeżeli tak ludzie myślą, ja nie zamierzam z tym walczyć. Dostawałem też powiadomienia, bo gdzieś tam w konwersacji było użyte moje nazwisko, mój nick, więc mi się to wyświetlało. No nie czyta się tego fajnie. Pewnie, że każdy woli mieć słuchać i patrzeć na same pozytywy. Ale szkoda, że odchodzi, prawda? Ale to jeszcze znaczy, byśmy go chcieli. Tak, bo to jest miłe. No, myślę, że każdy człowiek jest tak skonstruowany, że woli, jak się go chwali i klepie po plecach, ale takie nie jest życie i trzeba z tym żyć. A w pierwszym sezonie i w tym mistrzowskim, w tym drugim sezonie było wielokrotnie widać na Twitterze, że z takim zespołem, Anwil z takim składem polskim nie ma szans zdobyć mistrzostwa. I ja sobie tak z Jarkiem Zyskowskim, którego pozdrawiam, bardzo często żartowaliśmy. Ty? Taki Polak? No tak. I można było fajnie to wszystko, znaczy dzisiaj wiemy, że możemy się z tego śmiać, bo też nie ujmując nikomu, ale no, wielu mamy fachowców w tym kraju i ludzie się wypowiadają na rzeczy, których do końca nie wiedzą. I oni pewnie by chcieli, żeby Łączka rzucał po 15 punktów, bo oni widzą w innych dajmy na to Lowry rzuca po te 15 punktów na mecz. Tylko że no, taktyka, zadania, każdy ma inne, trener daje inne. Kamil, wynik jeszcze na końcu. Więc jak chciałem powiedzieć, wygrałeś, i o to chodzi, że koniec końców dla mnie liczy się to, że w naszej jest złoto i ja stanąłem na tym podium i ja wzniosłem puchar, a nic innego nie liczy. Ja bym trochę pojątrzył jeszcze, bo ja trochę w twoim obronie tam stawałem na Twitterze, tak pisałem, że ja bym wolał mieć Łączyńskiego w składzie niż Lowry'ego i Starksa, którzy zajęli drugie i czwarte miejsce w tej lidze, a powszechnie są właśnie takimi wyczekiwanymi rozgrywającymi. Dzień dobry. I tak sobie myślę, czy do końca ja mam rację, bo wiesz, ty mówisz, że śmialiście się z Jarkiem Zyskowskim z tego, że Polacy nie poprowadzą tego Anwilu znowu do mistrzostwa, ale was obu nie ma w Anwilu teraz. Teraz to inni będą walczyć o mistrzostwo dla Anwilu. No i good luck. No właśnie. I ta cała historia, opowiadałeś jeszcze o tym wywiadzie, więc może nie będziemy tego do końca przytaczać, ale telefonu od Milicicza, który cię zaskoczył tak po sezonie, że jednak dziękujemy i nie za bardzo
też do końca wiadomo z jakiego powodu, plus wypowiedź prezesa na oficjalnym newsie, prawda, że w związku z tym, że przepisy są inne, to już Kamilowi dziękujemy bardzo. A to już chyba sobie z prezesem wyjaśniłem. Tak, to, że to nie o to chodziło do końca, ale zabrzmiało jak zabrzmiało, tak prawda? Tak jest, tak. No i to, że nie masz klubu jeszcze, tak, do dzisiaj. Jak ty to wszystko odbierasz? Jak to wszystko się dzieje w twoim życiu? No to od możemy kolejny. Od rozmowy z Igorem. No, na pewno byłem w szoku i nie ukrywam, że jako trenera ja go rozumiem. Zmienia się filozofia, on mi to w jakiś sposób starał się wytłumaczyć i tak jak powiedziałem już w tym wywiadzie od razu po rozstaniu się z Anwilem, że no to więcej ja mówiłem w rozmowie, ale Igor starał się w jakiś sposób mi wytłumaczyć. Wiem, że to dla niego na pewno było trudne, bo znamy się już bardzo długo, wiele przeszliśmy, że no, z czasów Koszalina, tak, kiedy on grał i był tym takim moim mentorem i dużo czasu spędzaliśmy ze sobą, ale też no, inne są relacje zawodnik-zawodnika, zawodnik-trener. I ten dystans, wydaje mi się, był u nas utrzymany, ale była też taki wzajemny szacunek. Czuć było to takie kumpelskie podejście do siebie, ale ja znałem tą granicę. Wiedziałem, że to jest trener i wiedziałem, w jaki sposób mam się zachować. Natomiast w tej rozmowie starał mi się Igor wytłumaczyć to w ten sposób, że on, patrząc w przyszłość swojej trenerskiej kariery, nie wiem, czy to samo stanowisko ma dzisiaj, ale w tamtej rozmowie było tak, że mówi, że jeżeli pójdzie gdzieś w Europę, to troszkę inne będzie granie. Inne będzie granie niż w Polsce, będzie bardziej fizyczne. No i z tej strony chcę troszeczkę tak? innego rozgrywającego. Innego grania. Ja cały czas nie do końca to... No ale jakby... to ty jesteś mistrzem Polski, to ty pociągnąłeś. Ale tak, ale no styl jest inny w Turcji, styl jest inny, gry. Styl jest inny we Włoszech, czy nie wiem, czy może w Rosji. Tak czy inaczej... Cały czas nie mogę zrozumieć tej ogólnej rozmowy i dyskusji na temat fizyczności. Okay. Bo koniec końców wygrywają umiejętności i talent. To, że ktoś ma napakowane ręce, czy ma 2,20 wzrostu, nie znaczy, że będzie mistrzem, tak? Jakby to była gwarancja, to by... No właśnie, a to jest fajna rzecz, bo ja to dopowiem, przepraszam, bo takie mam, sobie od razu przetwarzam. Że właśnie Kamil Łączyński jest takim przykładem zawodnika, który pokazuje, że umie wygrywać. Ja się zawsze zastanawiałem, ktoś pisze, ten ma to, ten ma to, ten ma to, a ten umie wygrywać. I mi ty zaimponowałeś na przykład w finale, że potrafiłeś w jednym meczu zagrać coś zupełnie innego, w innym meczu jeszcze coś innego, miałeś jakieś drogi, razem z trenerem to najprawdopodobniej opracowaliście, częściowo sam miałeś na to wpływ i twoją cechą, którą dajesz w kontrakcie swoim pracodawcy jest umiejętność wygrywania, która kiedyś była być może kwestionowana, bo ty musiałeś zejść nawet do pierwszej ligi. Nie chcieli cię w Kutnie, nie chcieli cię w Rosie Radom, prawda? A przyszedłeś do Anwilu i to... W Anwilu mi nie chcą. No dobra, ale zostawmy. Ja właśnie do tego, a dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że 4 lata tutaj i pytanie, które się ciśnie na usta mi, jest takie, czy ty nie zasłużyłeś, złe słowo może, czy nie wypracowałeś sobie, żeby dostać szansę. Czy ty dostałeś w ogóle jakąś propozycję od Anwilu, czy była tylko temat, że dziękujemy bardzo? Tak, nie dokładnie. Ma. Nie było tak, że mamy 2,50 dla ciebie, czy bierzesz? Nie, nie, nie było. Nie było tematu. Co ty myślisz? Ja myślę o tym, że tak, zgadzam się. Ja w rozmowie z prezesem Lewandowskim, po ostatnim meczu, jak tam wszyscy wpadli na parkiet i żeśmy sobie tego misia przysłowiowego zafundowali. Ja mówię i prezes właśnie mówi, ściągasz mnie po to, żebym ja wygrywał te najważniejsze mecze. I broń Boże, nie chcę bagatelizować żadnego meczu w sezonie zasadniczym. Ale no, prawda jest taka, że no, ci zawodnicy, którzy pokazują cały sezon, że potrafią grać super, no to ja kładę czapki z głów przed nimi i stawiam im piwo, bo ogromny szacunek, żeby utrzymać się na jednym poziomie cały rok. I jeszcze nie mając przy tym kontuzji, grając gdzieś na dwóch frontach. Ja powiedziałem trenerowi Igorowi i powiedziałem to, że
moja forma wróci. Ja będę. Stukaj, bo będzie słychać. Ja w najważniejszych momentach mogę wziąć odpowiedzialność na swoje barki. I tak było. W meczu numer 3 w Ostrowie, pierwszym naszym wyjazdem, wiedzieliśmy, że jak Ostrów uwierzy, to ten UR może dużo nam narobić złego. W meczu numer 4 i 5 z Arką, w meczu numer 6 i 7, w tych takich, wydaje mi się, newralgicznych momentach, kluczowych. Nie miałem problemów, żeby wziąć tą piłkę i zagrać coś na siebie, co było rzadkością w tym sezonie, no bo liczba graczy w drużynie była zdecydowanie większa i każdy chciał tą pomarańczową kulkę mieć u siebie, więc tak, no czy jesteś rozczarowany, że nie dostałeś żadnej propozycji? Nie, inaczej, bo zacząłem o tej rozmowie z Igorem i mówię, że ja jego rozumiem jako trener, ale już go nie rozumiem jako taki gość, którego znam poza boisku, takiego kumpla, tak? Wydaje mi się, że byliśmy na takiej stopie koleżeńskiej i właśnie tego mi zabrakło, żeby on powiedział: dobra, Kamil, ja się widzę teraz ewentualnie na backupie, ale pieniądze, które masz, no to jak na drugą jedynkę są za duże, to może zróbmy tak, To ja może pogadam z Arkiem, a interesuje cię może, przepraszam, z Arkiem Lewandowskim, tak, prezesem, to może ci interesuje dwuletni kontrakt, bo ci się w tym kończy, to my ci damy dłuższy kontrakt, ale będziesz miał mniej pieniędzy, bo mniej grania. Chcemy cię, bo jeszcze jako czy takiej szansy oczekiwałeś? Czegoś, znaczy, nie, ja nie, wtedy znaczy, nie oczekiwałem nie niczego, wtedy byłem po prostu w szoku. Teraz jak sobie to wszystko przetrawiłem i myślę, że tego mi właśnie zabrakło, dlatego powiedziałem to w wywiadzie od razu po rozstaniu, że mam żal do niego jako do kolegi, którego uważałem, że jesteśmy kolegami poza boiskiem. Mhm. Ale no cóż, no co, życie idzie dalej. Dokładnie, życie idzie dalej. Tak jak powiedziałem na początku, z Włocławkiem i z Anwilem, przepraszam, będę miał same dobre wspomnienia, pomimo tego, że w drugim roku odpadliśmy w ćwierćfinale jako jedynka i przeszliśmy znowu też do historii, po iluś latach jedynka odpadła w ćwierćfinale, to tak czy inaczej ostatnie te dwa sezony schodzę ze sceny niepokonany i jak ktoś gdzieś na Twitterze coś o mnie źle mówi, to zawsze mam takie coś. Masz jak zdjęcie 2 złotych medali? Właśnie, chciałem to zrób powiedzieć sobie, że tak jak mi się kiedyś podobało, jak Kobe Bryant siedział na ławce rezerwowych kontuzjowany i ktoś mu tam krzyczał, że jest słaby, powiedzmy, że jest słaby, to tylko tak wyliczał, nie? Więc no, ja też mogę powiedzieć, że mam 2 razy złoto i to z rzędu. Zdarzało się to tylko wielkim tuzom, takim jak Stelmet, który miał tak bombę pieniędzy albo nie miał i grał. Zostaw, tak, i czy tam Prokom swego czasu, Śląsk, to były drużyny, które potrafiły zdobyć i obronić. Teraz Anwil, który aż nie miał takiej różnicy w budżecie co do innych drużyn, potrafił zdobyć i obronić. A ty tam byłeś pierwszym rozgrywającym. I dziękuję. Kropka. Tak jest. Co dalej z Kamilem Łączyńskim? Te wszyscy się niepokoją, że nie masz roboty. No co z tym? Nie wszyscy się niepokoją? No wszyscy się niepokoją. Nie, powiedziałem wszyscy. Wszyscy się niepokoją. Jak ta sprawa wygląda? Tak. Masz jakieś propozycje? Są jakieś oferty? Przebierasz? Czy właśnie jak to jest? Ja powiedziałem, że chcę spróbować swoich sił za granicą. Ze względu na to, że gdzieś przed rozpoczęciem kariery myślałem sobie o tym, żeby grać, zdobyć mistrzostwo Polski, zdobyć indywidualną nagrodę, a zagrać z reprezentacją, wygrać w reprezentacji i zagrać z nią na dużym turnieju. To o tym za chwilę. Tak, i zagrać w klubie zagranicznym. Mhm. Plus jeszcze piąta rzecz, która gdzieś tam wyszła w trakcie kariery, że jest na to możliwość, żeby zagrać w europejskich pucharach, jakie by one nie były. 3 już mam. Brakuje mi ligi zagranicznej i brakuje mi gry z reprezentacją na dużym turnieju. Wszystko może się zdarzyć w te wakacje i w tym sezonie. A więc wtedy, jakbym za parę lat siedział, to mógłbym naprawdę odpalić cygaro i powiedzieć: kariera była okej. Także no. Jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że. Rozmawiamy 2 sierpnia, co jest dzisiaj? Nadal nie mam podpisanej umowy. Miałem propozycję, nie chcę mówić z jakich klubów. Coś się jeszcze tutaj na naszym krajowym podwórku kręci, że tak powiem. A jest... Za granicą? Za granicą jest zupełnie inaczej. Nie było do tej, no była do tej pory jedna taka tylko i wyłącznie rozmowa już konkretna.
Była też rozmowa z trenerem jednego z klubów niemieckich, a ta konkretna ta rozmowa była polegająca na tym, że naprawdę trener mnie widział w swoim składzie. Natomiast stawiał pewne warunki, które dla mnie były takie trudne do rozpatrzenia nawet, ze względu na to, że pierwszym podstawową rzeczą była rezygnacja z gry w reprezentacji. Aha. Ze względu na to, że miałbym przyjechać na 2 czy 3 tygodnie przed samym rozpoczęciem rozgrywek. Trener mi powiedział, że to jest newralgiczna pozycja, on jest nowy, wszystko będzie nowe. 8 zawodników jest nowych w zespole, więc on chciał mieć wszystkich. Czyli ta kadra zawadza teraz, w tym roku. I akurat tak. I potem dopiero ja nie spodziewałem się, że ktoś mi coś takiego może powiedzieć. Dlatego potem otworzyłem oczy i zadzwoniłem, porozmawiałem z agentem, mówię, kurczę, a co w takiej sytuacji, jak kolejny klub tak coś takiego powie. Mhm. A no jednak trzeba pamiętać o tym, tu marzenia, ale tu jednak gdzie serca, gdzie rozum. Czy za sercem, czy za rozumem pójść. Tak czy inaczej, jakieś propozycje były, miałem ofertę z Rumunii i ona padła praktycznie zaraz po rozpoczęciu sezonu. Była naprawdę bardzo fajna, ale jak ją zobaczyłem, to mówię, kurczę, skoro od razu z Rumunii, to może będzie naprawdę ciekawie w tym roku. Może ten sezon w BCL otworzy mi jakieś możliwości. No tak się nie stało. Żadnych konkretów na ten moment nie mam. Natomiast wiem od swojego agenta, że trwają rozmowy z dwoma klubami, nie chcę mówić z jakimi. Na pewno jest to, wydaje mi się, są to ligi mocniejsze od Polski, więc można sobie wydedukować, jakie to są. Super. Ale w Polsce też rozumiem, że są opcje, bo wszyscy mówią Łączyński, Legia. Legia Łączyński. Nie było rozmowy w ogóle na temat, na ten temat. Ja znam prezesa i Legii i wiem, że jakby chciał, to by na pewno do mnie napisał, zadzwonił. Ale jakieś opcje w Polsce? Jest szansa, jeszcze że zobaczymy, jeszcze jest jedna opcja, ale do tej pory wszystkim tym, którzy coś próbowali ze mną na ten temat rozmawiać, to otwarcie mówiłem w pierwszym zdaniu, że moją pierwszą opcją jest wyjazd za granicę. Jeżeli teraz tego nie zrobię, furtka się zamyka, podpiszę roczny, dwuletni kontrakt, 31-32 lata, już bardzo ciężko będzie wyjechać, szczególnie, że będę w tych zespołach, które nie walczą o top, nie walczą o europejskie puchary, a to na pewno jest jakiś krok w tył. A ja jeszcze mam, wydaje mi się, jestem w tym prime time i chciałbym to wykorzystać. A jeżeli będę musiał poczekać do listopada, poczekam do listopada. Mi się wydaje, że jestem w takiej sytuacji z moją żoną i że... No właśnie, gratulacje za zmianę stanu cywilnego. Tylko nie pokazuję obrączki, bo jeszcze jej nie założyłem po treningu. Kamil, wyrwałem go prosto spod prysznica, to tylko dlatego. Tak, to postanowiliśmy, że można fajnie poczekać. by było poczekać i spróbować. Oczywiście, no nie ma takiego gracza, który już by nie chciał mieć 10 po ostatnim dniu, po ostatnim meczu w swoim sezonie 10 ofert na stole i sobie tylko wybrać, potem całe wakacje leżę i wiem, co mnie czeka. Jest nerwowo, szczególnie jak ma się 2 dzieci, to sytuacja jest taka, ja jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, ale świadomie podjąłem tą decyzję, żeby czekać i zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Jeżeli wyszłoby, że ktoś z Polski nagle zaproponuje coś, co wow, powiem, dobra, chcą mnie, naprawdę mnie chcą, to biorę. Natomiast mówię, jeżeli nawet nie zacznę sezonu nigdzie, to ja znam ludzi, którzy dadzą mi jakiś plan. Na pewno będę cały czas trenował i ćwiczył i w tym sporcie, w tym zawodzie dochodzi do bardzo dużej ilości zmian i często do tego dochodzi na samym początku sezonu. Więc jesteś gotowy. Jestem gotowy na podjęcie wyzwania. Dobrze. Kontuzję jeszcze chciałem Cię zapytać, bo tak pamiętam, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, już nie pamiętam, czy z Tobą, czy ktoś inny mi na to zwracał uwagę, że Ty masz reputację gościa, który jest ciągle kontuzjowany, tak. A przez 6 lat nie miałeś żadnej kontuzji. Takie poważne. No tam, bo co, skręcić kostkę, to ja mogę też w tramwaju. Także, a teraz w zeszłym sezonie coś się jednak zaczęło dziać, prawda? Miałeś problem, procenty Ty tam spadły, 20% z gry i tak dalej. Czy to jest coś, co Cię martwi, czy to jednak był tylko przypadek po prostu w tym? I w ogóle co z tym Twoim całym systemem? Zacznę od tego, że pierwszy raz grałem tak długo, w pierwszym mistrzowskim sezonie grałem tak długo. Graliśmy do 4 czerwca,
Przypętała się angina w trakcie finałów i ciężko to znosiłem. Byłem cały czas na antybiotykach w trakcie finałów. Wtedy jak byłeś MVP? Tak, tak. I naprawdę raz niemalże zasłabłem po meczu, bo ciężko było. Ciężko było oddychać, miałem problemy z nosem. No nieważne, tak czy inaczej kadra była 20 chyba, którego się spotykała kadra na to ostatnie okienko z Litwą Czerwcowe. I z Kosowem graliśmy, z Litwą. Więc trzeba było cały czas ćwiczyć, tak, żeby za te 3 tygodnie, bo wiadomo było, że AJ jeszcze nie dołączy, więc byłem tylko ja i Łukasz. Tak czy inaczej trzeba było nie wychodzić z treningu, ale wiadomo, że zejść z obciążeń. No i trudno było wyleczyć siebie. Jak się skończyła ta kadra, był koniec czerwca, początek lipca, tak na dobrą sprawę został mi miesiąc na to, żeby przygotować organizm do następnego sezonu. A postanowiłem ze zgodą i konsultacją z trenerem od przygotowania od nas z Włocławka, że z Hubertem Śledzińskim, którego też pozdrawiam, że no jednak muszę trochę odpocząć. Muszę wyprostować te sprawy właśnie i ze zdrowiem, ale też takim psychicznym, że zostawić tą koszykówkę w spokoju, tak? Powiedzieć na rowerze, wziąć kajak i sobie popłynąć gdzieś tam na jeziorku, popływać. Także zostały mi na dobrą sprawę 2 czy 3 tygodnie treningów przygotowujących mnie do sezonu i postanowiłem, że ze względu na to, że znowu w trakcie przygotowań do następnego sezonu jest zgrupowanie kadry, gdzie nie wiadomo było, czy Łukasz przyjedzie, czy AJ przyjedzie, więc postanowiłem więcej czasu przygotować się pod względem koszykarskim, nie pod względem fizycznym. To się niestety odbiło. Wszedłem w obóz z Anvilem, gdzie tak na dobrą sprawę nie robiłem w ogóle przygotowań związanych z pracą nad swoimi nogami czy górą, tak typowo siłowym. To się odbiło, bo obciążenia wyszliśmy dosyć mocne, intensywność była ogromna i miałem tu problem z tą pachwiną. Tak? To się gdzieś tam odbijało potem na plecy, cały czas gdzieś tutaj okolice biodra mi doskwierały. Miałeś dużą pauzę, prawda? Wróciłeś, potem w finale znowu cierpiałeś? Tak, tak. Tak czy inaczej, no nie jestem może jakimś tam ogromnym tytanem pracy, w sensie takim, że przykładam się do tego, co robię, na trening przychodzę przygotowany i zostaję po treningach. Natomiast nie jestem gościem, który spędzi 8 godzin, bo mówię, że musi, dlatego że mam też swoje życie rodzinne i chcę spędzać czas z dzieciakami, z żoną. Natomiast nie mogłem nawet zostać po treningu i oddawać tych 50 rzutów, bo ta noga była w kiepskim stanie, w sensie takim, że cały czas coś mi dolegało. I na dobrą sprawę, gdyby nie ten zabieg, który chyba przeprowadziliśmy w grudniu, o który prosiłem już grup, bo już nie mogłem. Ja już kulałem na tych meczach, aż głupio mi było. Nie mogłem nawet podnieść nogi, żeby normalnie przebiec. A nie mieliśmy problem na pozycji rozgrywającego, bo Michajlowicz był kontuzjowany. I dopóki nie przyszedł Aaron, to prezes i Igor cały czas mi mówili: Kamil, jeszcze 2 tygodnie. Jeszcze daj nam jeszcze 3 tygodnie. Przyjdzie Aaron, wdrożymy Aarona. Dostaniesz zielone światło na zabieg. I całe szczęście po tym zabiegu, wiadomo, te wszystkie rekonwalescencja, wróciło wszystko do normy i playoffy już były w porządku, ale no przypętała się ta kontuzja kostki i też nie było łatwo. Nie ma się. Zdrowy jesteś teraz? Jestem na ten moment jestem zdrowy, nic mi nie jest. W pełni sił przygotowuję się do tego, żeby w oczach Majka zyskać jeszcze więcej. Kamil Kłączyński jest idealnym rozmówcą, bo wskakuje w następne tematy od razu, które chciałem zadać. Tu mi na tablicy pokazuje. Więc ostatnie 5 minut, bo musimy kończyć. Tutaj jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie będzie konferencja prasowa, więc musimy zwalniać. Ty masz obiad jeszcze dzisiaj z prezesami. Chciałbym jako zjeść. Reprezentacja, a poza tym zjeść właśnie. No to o tej reprezentacji. No, jak ważne, jak bardzo chcesz pojechać do Chin, jak ty się czujesz w tym zespole. Wiadomo, że jesteś na pozycji takiej, że walczysz o to miejsce, nie ukrywajmy tego. Jak ty się w tym czujesz? Ostatnio mówiłeś, że jesteś atmosfericz, czy jesteś tylko atmosfericz, czy także jesteś rzucacicz i asystowicz. I co możemy zrobić? Jakbyś ten temat reprezentacji, czy nie będę musiał nic pytać? Sam powiesz, tylko o tej reprezentacji. O tej reprezentacji. Mega fajnie, że awansowaliśmy. To jest po prostu niewiarygodna sprawa i mam nadzieję, że to jeszcze da kopa naszej dyscyplinie do rozwoju i cieszę się, że tutaj jestem. Rywalizacja między, nie oszukujmy się, znam hierarchię, wiem, że jest AJ, jest Łukasz w oczach... Koszarek. Łukasz Koszarek, przepraszam, tak, jest w oczach trenera, to
i oni dwaj będą tymi pierwszymi rozgrywającymi, znaczy podstawowymi rozgrywającymi. Natomiast jeżeli trener przyjmie no taką zasadę, że na taką imprezę zabiera trzech rozgrywających, bo to też jeszcze może się zmienić, to... Ostatnio było dwóch. No właśnie, na dużej imprezie. Dlatego mówię, jeżeli... O, przed właśnie trener, to może go zapytamy. Three minutes. To jeżeli... Co możesz dać? Puh, wszyscy wiedzą, co ja mogę dać. Nie będę robił autoreklamy. Ja jestem, jak to mówią Serbowie, teamski gracz, to... Mamy tylu chętnych tutaj i utalentowanych graczy, że ja chętniej podam tą piłkę. Ambicje swoje chowamy w kieszeń, gramy o wielką sprawę, Mistrzostwa Świata, ewentualne awanse dalej do kolejnych rund, możliwości potem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, więc rok po roku można spełniać marzenia i być realnym, mieć faktyczny wkład w to, że gdzieś polska koszykówka coś osiągnęła. Ja na pewno będę robił wszystko, żeby właśnie coacha przekonać do swojej osoby, ale nie jestem przekonany, czy ja muszę faktycznie go przekonywać, czy on już faktycznie wie, na co mnie stać. Właśnie, to ciekawy wątek. Czy on tego będzie potrzebował, swego czasu była taka napięcie między wami, można powiedzieć, że ty przekonujesz, on nie do końca jest przekonany, to może nie do końca było werbalnie w wywiadach istniało, ale był taki moment, kiedy ty walczyłeś o to zainteresowanie trenera. Teraz czujesz, że ty już jesteś w tej grupie, że ty już jesteś częścią tej grupy? Wiem, tak. Czuję, że trener się do mnie przekonał. Natomiast w każdej rozmowie z nim, on mi mówi, że jeżeli jest AJ, a nie ma Łukasza, to ty jesteś za AJ-em. Jeżeli jest Łukasz, a nie ma AJ-a, jesteś za Łukaszem Koszarkiem. Jeżeli są obaj, jesteś trzecią opcją. Natomiast wiadomo, że są ci młodzi gniewni. Jest Łukasz Kolenda i Kuba Szenk, którzy prezentują się wow, fajnie na treningach, naprawdę. I oni łatwo skóry nie sprzedadzą, oni chcieliby już teraz pojechać, a ja ich tam muszę trochę stopować z tej ich ambicji. No bo ja mam ogromną chęć wyjazdu do Chin, ale z drugiej strony wiem, że mogę pojechać tam jako trzecia jedynka. Wiem, jak to wyglądało w meczu z Chorwatami, że nie wszedłem w ogóle na boisko. I tak samo może być w Chinach, że nawet jeżeli pojadę, daj Bóg, będzie wszystko dobrze i nie będą kontuzjowani chłopaki, no to i będziemy wygrywać, no to ja nie powącham parkietu nawet na minutę. Ale okej, być częścią tego to jest coś nieprawdopodobnego i powtórzę się, zrobię wszystko, żeby tam pojechać. To ostatnie pytanie, jak znasz się na tym sporcie, więc powiedz, co możemy tam zrobić z tym składem, z tym zespołem, już wiemy, z jakiej grupy będzie Taylor wybierał, wiemy, z kim gramy, jakie są twoje realne myśli na temat tego, co jako team możemy tam zrobić? Jako team wydaje mi się, że możemy wyjść z grupy. Tej pierwszej. Natomiast trudno mi jest mówić coś więcej ze względu na to, że ja nie znam tych przeciwników. Kompletnie wczoraj, dzisiaj oglądałem kawałek drugiej i całą trzecią kwartę meczu Wybrzeża Kości Słoniowej ze Szwajcarami. Przestraszyłeś się czy pocieszyłeś? Nie, mówię, umiejętności zawsze wygrają z fizycznością. Okay. I ja jestem, no myślę w ten sposób, więc jeżeli zagramy mądrze z nimi, to nie powinniśmy mieć problemu. Natomiast nie znam drużyny z Wenezueli, a tym bardziej Chińczyków, także trudno mi mówić. Wydaje mi się, że umiejętności nasze są na tyle wysokie, tej grupy chłopaków, która tutaj jest, żeby realnie myśleć o awansie do dalszej rundy. Czyli szesnastka. Czyli szesnastka. A tam już się nie dzieje, co ma się dziać. Wydaje mi się, że na pewno powinniśmy po tych eliminacjach uwierzyć bardzo mocno siebie, ze względu na to, że my już potrafimy grać z tymi topowymi drużynami. My się nauczyliśmy z nich, kilka razy dostaliśmy solidnie w tyłek. A teraz ktoś jak przyjeżdżał do nas, czy gościł nas u siebie, to już wiedział, że okej, no nie przyjeżdżają Polaczki, tylko przyjeżdża reprezentacja Polski. I zasłużyliśmy sobie na to, żeby nas szanować, ale nie zasłużyliśmy sobie tak po prostu, tylko tym, że umiemy grać w kosza. Się okazało, że Polacy potrafią i obyśmy też potrafili zagrać w Chinach. Zupełnie inne realia, ale pełen optymizmu jak zwykle. No to dobrze. Bardzo ładne zakończenie. W takim razie Studio Adrum z Kamilem Łączyńskim. Dziękuję Ci, Kamilu, bardzo. Ciekawe jak tam młodzi, co? A właśnie, ciekawe jak tam młodzi. Ja chciałem w ogóle podziękować i powiem szczerze wszystkim kibicom oglądającym, że mieliśmy spotkać się na rozmowie w
Po trzecim meczu z Arką, czwartym meczu z Arką, po piątym meczu z Arką. Jak odpadniecie? Jak, tak, Kamil, porozmawiamy, jak odpadniecie, dobra? Ja mówię, dobra. I dlatego dopiero dzisiaj się cieszę, że dzisiaj się spotkaliśmy, bo to znaczy, że nie odpadliśmy. My jako tak Arki. Jest, Kamil Łączyński nie odpada i to jest nasze podsumowanie. Dziękuję bardzo, Studio Adrom, za zaproszenie. Ze zgrupowania w Wałbrzychu.